Dobrych przebojów, starych, z mojego pokolenia. Krzysztof Stanisław Werner, prezes lubelskiego fanklubu The Beatles. Jest to koncepcja park rocku, czyli takiego parku muzycznego nawiązującego do stylu oraz muzyki i stylistyki rockowej. Chociażby alejka imienia The Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin. Tu będziemy się chcieli oprzeć na parytecie co do ilości sprzedanych płyt. Natomiast takie boczne alejki, mniejsze, bo chcieliśmy się takie nawiązać do takiego powrotu do natury, że jest główny korzeń, czyli te zespoły zachodnie i boczne gałęzie, czyli muzyka polska. Sięgniemy do chociażby do Budki Suflera, Czesława Niemelej Akwarele, Krzysztofowi Klęczonowi, który był pierwszym takim prawdziwym rock'n'rollowcem w Polsce. Budkę Suflera bym proponowała bań. Trzeba promować swoich. Lublin ma ogromne zaplecze, miał ogromne zaplecze muzyczne, że tu właśnie w większości albumów znanych, nie tylko Budki Suflera i Bajm, ale na przykład Vox, Lady Punk, Manam, Big Cyc, Republika, wszystkie te albumy nagrywane były tu u nas w Lublinie. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. No można by było, jakby było miejsce, no. My chcemy troszeczkę, żeby taki skwer nie był pomnikowy, monumentalny, ponieważ sami zespoły tworzyły utwory, znaczy nie chcieli utożsamiać się z pomnikami, z jakimiś ideologiami. Chcemy, żeby to był taki bardziej skwer, taki no, a la botanik. No, szukamy jako fanklubowicze teksty utworów różnych zespołów, które znajdują się jakieś nawiązania do natury, do drzew, do roślin. Już na przykład mamy chociażby do Beatlesów, to już możemy truskawkowe pola, też jest norweskie drewno, bo Beatlesi też zaśpiewają taki utwór Norwegian Wood, więc też można chociażby alejki zrobić w drewnianej stylistyce. Dobry pomysł. Może jakąś kawiarenkę rockową, z taką prawdziwą muzyką rockową. No ale bardziej, żeby też to było miejsce spotkań ludzi, którzy są zajęci tą kulturą, żeby muzyka tych osób, które odeszły, przetrwała. Krzysztof Werner, honorowy prezes fanklubu The Beatles w Lublinie. Oprócz form tych plastycznych, stałych, będziemy chcieli wprowadzić możliwość na stronie internetowej, żeby można było dowiedzieć się o danym zespole, przykładając komórkę do kodu, który nam otworzy tą możliwość. A też naszym marzeniem, żeby ławeczki były, których będzie rozbrzmiewać muzyka. To podobnie jak jest u Chopina w Żelazowej Woli, że siadają sobie na ławeczce, uruchamiamy muzykę i słuchamy danego utworu, danego zespołu. To było taki już hit super. Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin. Wszystkie pomysły przedstawione przez mieszkańców uważamy za wartościowe. Lublin miasto inspiracji, więc wszystkie inspirujące pomysły uważamy za warte rozważenia. Do budżetu obywatelskiego taki projekt mógłby być zgłoszony. Wtedy też mieszkańcy w głosowaniu zdecydowaliby o tym, czy by powstał. Można by nawet stworzyć nawet taki plac zabaw w formie instrumentów muzycznych. A no tak, może też być. Tu jest dużo młodzieży takich... To wydaje mi się, że to by było miało jakąś funkcję edukacyjną także.